Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym Header Vlogu i dzisiaj będę wam opowiadał coś ciekawego. W sensie tak, ogólnie, jeżeli widzieliście tam na Instagramie u mnie zdjęcia, no to wiecie, że przez ostatni tydzień byłem w Poznaniu, w pierwszych dniach miałem gości i pozdrawiam serdecznie, a potem z moimi ziomkami poszedłem na konwent, który się nazywa Hikari. Taki konwent trochę niszowy można powiedzieć, bo to jest taki mniejszy konwent i taki typowo anime, więc no, nie dla każdego po prostu, bo na przykład Pyrko, no to jest konwent taki ogólnie popkulturowy, a ten Hikari to jest taki bardziej anime. Ja sam też aż tak w anime się nie obracam, tak szczerze mówiąc jest tylko jedno anime, które tak bardziej ogarniam, to jest konkretnie to Sword Art Online, ale bardzo chciałem się wybrać, tak zobaczyć sobie, zwłaszcza, że lubię konwenty, od bycia na Pyrkonie bardzo je polubiłem i chcę po prostu więcej na nie chodzić, bo to jest fajna zabawa, no i po prostu się z moimi ziomkami wybrałem. No i ogólnie troszeczkę sobie tam ponagrywałem, troszeczkę zdjęć porobiłem, też troszeczkę od znajomych dostałem kontentu różnego, więc po prostu siądę i wam o tym poopowiadam, bo chyba taki samodzielny film by się z tego nie zebrał, a też jest parę rzeczy, których nie mam niejako uwieczonych, a chciałem wam o tym powiedzieć. Także po prostu sobie rozsiądźcie się wygodnie na parę minut. Ja wam tutaj poopowiadam, coś tam pokażę, no i tyle w sumie będzie. Dobra, przejdźmy do rzeczy. No więc był sobie konwent, na który poszedłem z moimi ziomkami Adrianem i Jakubem. Jeżeli chodzi o nich, to możecie ich pamiętać na przykład ze streama, którego zrobiliśmy. No tam byliśmy sobie na festynie u nas w mieście. No i ważną rzeczą było to, że Jakub jest furasem i w swoim fursuicie chodził po stadionie u nas w mieście, gdzie był właśnie festyn. Ogólnie w sumie było fajnie, bo wszyscy tam się cieszyli na jego widok. Także całkiem nieźle. No i też tak samo właśnie z Adim i Jakubem byliśmy sobie na właśnie Hikari. Też Jakub był w fursuicie. Ja w ogóle też myślałem wtedy, żeby ubrać cosplay Kenobiego, ale tak czułem, że anime to nie wiem, czy to dobry pomysł. A na samym Hikari zobaczyłem gościa w cosplayu szturmowca, więc tak doszedłem do wniosku, że aha, to mogłem jednak go ubrać. No ale w każdym razie, przyjechaliśmy. Ogólnie w sumie spoko, bo ten konwent jest takim właśnie konwentem niszowym, ale to jest jego duży plus. Dlaczego? Bo ogólnie on się odbywał, to było głównie w parku Cytadela, taki park w Poznaniu, oraz w okolicznych budynkach, tam w jednej szkole i w domu kultury. I to było takie po prostu właśnie takie niszowe, takie małe, ale miało taki swój właśnie klimat. Z tego co kojarzę, to chyba Pyrkon też w ogóle w pierwszych latach odbywał się w jakiejś szkole, tam ludzie spali na sali gimnastycznej, jakoś tak, więc no szczerze szkoda, że nie mogłem tego doświadczyć. Bo o ile Pyrkon jest oczywiście super, no jest to w końcu największy konwent w Polsce, to właśnie chciałbym też zobaczyć właśnie w takim klimacie, takim właśnie mniejszym. No i tego właśnie mogłem doświadczyć na Hikari. No i ogólnie spoko, właśnie chodziliśmy sobie po tej szkole, po tym parku, oglądaliśmy sobie rzeczy, które tam były, głównie cykaliśmy zdjęcia Jakubowi, ja też sobie podskałem kilka zdjęć, tu wam powrzucam kilka, no i ogólnie patrzyliśmy, co tam w tych szkołach było. Fajnie, bo tam potem można było sobie posiedzieć i tak fajnie spędzić czas. Ale najważniejszą rzeczą było to, że zapoznaliśmy nowych znajomych i tutaj głównie będzie moja kopalnia kontentu, bo właśnie moi znajomi dostarczyli mi przede wszystkim tego najwięcej. Główny ukłon w kierunku mojego nowo zapoznanego kumpla Szymka, który na tym konwencie był akurat w cosplayu własnej postaci z Akatsuki z Naruto. W sensie on nie był jakąś konkretną postacią, tylko po prostu miał na sobie strój z Akatsuki. I tutaj Szymek oraz też pozostali robi dużo śmiesznych rzeczy, ale głównie to akurat Szymek, bo tam on robił naprawdę rzeczy. Mianowicie robił trochę gimnastyki, robił trochę pojedynków, robił trochę sztuczek magicznych i wiele różnych innych rzeczy. W sumie myśmy ich poznali tak, że mieli tabliczkę z napisem Free Hugs. No takie tabliczki jest na takich rzeczach jak najbardziej rzecz normalna. Po prostu się takich ludzi podbija, ściska i koniec. Ale ich tabliczka była inna, ponieważ się jeszcze tam podpisywało. No i się podpisaliśmy i w sumie tak jakoś zaczęliśmy gadać. Jeszcze w ogóle Jakuba chcieli porwać. Także bardzo ciekawie. No i jakoś tak wyszło, bo ogólnie zawsze na konwentach się poznaje dużo nowych ludzi. No i myśmy właśnie ich zapoznali i tak sobie różne rzeczy robiliśmy. I tutaj nie mógłbym nie wspomnieć o pojedynku, który odbyłem z Szymkiem, a właściwie z Szymkiem i Adim. W sensie tak, gdy Szymek usłyszał, że byłem na Pyrkonie w cosplayu Kenobiego, to postanowił, że da mi swój miecz, poprosi Adiego o pomoc, Adi wdrapał mu się na Barona i oni tutaj odwalili Grievousa, a ja odwaliłem Kenobiego i było Hello there, General Kenobi. Ogólnie odtworzyliśmy scenę Hello there. Zresztą zobaczcie sobie nagranie. No, ja się przechylę. No. Opaliłeś? Dawaj. Ja mam zrobić Kenobi. Hello there. Kenobi. Tylko nie mamy mieczy. Nie mamy Jeszcze tutaj w kwestii takich bardziej rzeczy pojedynkowych, choć nie do końca, też zapomniałem wspomnieć, że niestety pan Jakub miał taką powiedzmy styczność, bo ogólnie został dwa razy niestety można powiedzieć zaatakowany. Ogólnie byli cosplayerzy najpierw w stroju takich powiedzmy bardziej antyterrorystów, a potem w strojach takich zwykłych żołnierzy i chcieli przeprowadzić egzekucję na biednym Jakubie. Na szczęście Jakubowi nic się nie stało,
działało, jest cały, cały nasz listek jest, nic mu się nie stało, no ale egzekucja być była. Co tam jeszcze było, bo już nie pamiętam, aha, jeszcze w ogóle Szymek najlepszy. On ogólnie odwalił coś takiego, że on się niestety przewrócił i rozbił sobie głowę, no niedobrze, że sobie rozbił, ale jego bandaż był zawiązany na głowie i to sobie wyglądało tak, jakby to była część jego cosplayu. Także nieźle, ja sam w ogóle tak myślałem, szczerze mówiąc. No i ogólnie tam żeśmy nie tylko z nimi, ale też z różnymi ludźmi sobie siedzieliśmy, odwalaliśmy różne rzeczy i naprawdę dzięki temu było całkiem fajnie. Przede wszystkim rzecz, która zrobiła mi konwent. Mianowicie, byliśmy sobie w KFC na kolacji, tam sobie kupiliśmy jedzonko i pojechaliśmy sobie potem z powrotem na Hikari i tak ogólnie no mieliśmy tam sobie burgerki i kurczaki i mieliśmy już trochę frytek i tak szczerze mówiąc nie wiedzieliśmy co z tymi frytkami zrobić, bo jakoś tak nikt nie miał na nie ochoty. Więc padliśmy na pomysł, że porozdajemy je ludziom. Głównie organizatorem, ale też nie tylko. No i finalnie wyszło tak, że ja podchodzę do jednego z organizatorów, a bardziej on podchodzi do mnie, chociaż nie pamiętam, czy on do mnie, czy ja do niego, mniejsza z tym. No, ogólnie daję mu jedną frytkę, cieszy się, uściska mnie zadości, a potem tak mówię, a wiesz co, ja nie jestem głodny, masz wszystkie. I wiecie co? I mi się oświadczył. W podziękowaniu. A ja się oczywiście zgodziłem. Także widzowie, możecie mi gratulować w komentarzach, mam narzeczonego. Nie, bo później powiedziałem, że stary, zrobiłeś mi tym dzień. Mimo, że to był już tam końcówka dnia, bo to było gdzieś tak w okolicach północy, ale zrobił mi tym dzień naprawdę. Czy o czymś jeszcze zapomniałem? Możliwe, że zapomniałem. A, już wiem, jeszcze też nie tylko ja się oświadczyłem, ale Szymek też. On się w ogóle nie dość, że ja sobie głowę rozwalił, też że się sturał z górki, a potem podszedł do jakiejś dziewczyny i się jej oświadczył. I najważniejsza rzecz na sam koniec, mianowicie tutaj, no, najsłodsza rzecz, jaka może być. Mianowicie Szymek miał maskotkę Kurama z Naruto. Taka mała, słodziutka Kurama, no po prostu no, słodziutka, aż się chciał ją wyściskać. I ogólnie trzaskał jej zdjęcia, gdzie to się tylko dało. I co najważniejsze dla mnie, mam też z nią zdjęcie ja. Jest takie słodziutkie po prostu. Zresztą to sami zobaczcie, widzowie. To jest po prostu słodziutkie zdjęcie. Mam je na Instagramie też, to mogliście je tam widzieć. Nie wiem, czy o czymś jeszcze nie zapomniałem? Prawdopodobnie nie. I więc jedynie na sam koniec dam wam nagranie, które miało być końcem tego całego vloga. No finalnie mówię, ten vlog no robię tak, bo z tych samych nagrań i zdjęć, no nie uzbierałbym się z tego ładny vlog. Wolałem też jeszcze tak troszeczkę poopowiadać. Więc zobaczcie po prostu to końcowe nagranie, bo ono jest po prostu bezbłędne. I Szymek, za to, że dostarczyłeś mi content, to ci dam tą reklamę, już tak jak ty prosiłeś. Masz tą reklamę swojego TikToka. Zresztą po prostu widzowie, no na koniec filmu zobaczcie sobie to nagranie. I tyle. Kurama! 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 Dobra. Jeszcze nie kończ. Zaraz będzie ciemno! Zamknij się! Dobra, widzowie, możemy kończyć. Ja nawet w ogóle krzyknąć, ty mi zabrałeś. Dobra, niech ci tam będzie, dobra, widzowie, to było na żegnajcie, polecam bilet do mojego TikToka XPZ02. Dziękuję za zrobienie reklamy, dobra widzowie, to już było na tyle w tym filmie. Nie wiem, co z tego wyszło, bo to są jakieś losowe momenty, ja pewnie coś tam dogram, jeszcze powiedziałem. Także w takim razie to już będzie na tyle w tym filmie. Jeżeli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa, pa.